Witam Was wszystkich w kolejnym felietonie. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy w naszym studio, gdzie dubbingujemy, już przygotowujemy postprodukcję spotu naszej książki, mojej książki pod tytułem Alpha One. Zachęcam Was bardzo serdecznie do wspierania tego projektu. Myślę, że już niedługo uda nam się wypuścić książkę, audiobook, nie wiem, mam nadzieję, że tak. W każdym razie dziękujemy za każde wsparcie, każde wpłaty. Jak zauważyliście, mamy też nowego sponsora, więc właśnie bardzo dziękuję serdecznie również sponsorowi za to, że pomaga nam tutaj przy tej książce. Macie tutaj też numer konta do wspierania. Myślę, że niedługo już spot powinien wyjść, ten pierwszy przynajmniej. Zobaczymy, może jeszcze mimo pewnych ograniczeń uda nam się wypuścić jeszcze kolejne wersje spotów, no ale póki co również tutaj pracujemy również nad tym, żeby jednak nakręcić film, serial. Zaproponowałem udział w filmie kilku znamienitym aktorom, jeszcze na razie nie zdradzę tajemnicy, którym. Wstępnie się zgodzili, także tutaj będziemy rozmawiać ze sponsorami również na temat produkcji serialu. Zobaczymy, na ile to się uda. A dzisiaj chciałbym dla Was zaproponować taką jedną rzecz, wracając do tematu felietonu. Mianowicie wypowiedź pewnej 17-letniej dziewczyny, która po prostu moim zdaniem no trafiła w dziesiątkę. Ale sami to ocencie. Dzień dobry. Szczęść Boże. Nie powiem Wam, jak się nazywam, bo nie ma to znaczenia. Nie zamierzam tutaj robić kariery. Nie o to mi chodzi. Jestem zwykłą 17-latką. Mieszkam, uczę się, żyję na prowincji, tak? Chcę tylko powiedzieć kilka słów do moich rówieśników. Przede wszystkim do tych, którzy zatkali sobie łby wariactwami o tym, że mogą sobie wybrać płeć. Że związki jednopłciowe mogą być rodziną. Że aborcja to likwidacja przypadkowego problemu. Że dwutlenek węglu nas pozabija. Że krowy to jedna ofiara gwałtu. Że kościół to organizacja nazistowska. I tak dalej. Te wasze chore poglądy, bo one są chore, co do tego nie mam wątpliwości, wynikają z tego, że jako dzieciaki, którymi nie przekazano wartości wyższych i szacunku do tych wartości, łykacie jak pelikany propagandę, która pozwala wam na olanie dyscypliny, na hedonizm, czyli lub to, co chce, ta bez konsekwencji, na zatarcie granic pomiędzy dobrem a złem. Najwidoczniej wasi rodzice i nauczyciele nie zadali sobie trudu, żeby nauczyć was podstawowych pojęć, z których wynika, jak bardzo zło jest to, co robicie. Jak ważny jest szacunek do innych ludzi, dla innych prądów myślowych, dla naturalnej kolei życia, dla tradycji. Nie nauczono was nawet historii, z której wynika jasno, dokąd prowadzą takie wygupy, jak te w waszym wykonaniu. A tak naprawdę jesteście rozwydrzonymi, rozpieszczonymi w bezstresowym wychowaniu dzieciakami, mającymi gówniane pojęcie o życiu, gówniane pojęcie o obowiązkach. Tak to niestety bywa, gdy słucha się tych debilnych występów Grety Thunberg. Tej zręcznie manipulowanej manipulatorki, idealne określenie, która stara się wmówić wszystkim, że węgiel nas pozabija, że wszyscy kradną jej dzieciństwo, biedactwo. Natomiast jak wychodzi na jaw jej kłamstwo, bądź liczne kłamstwa, to was dopada nagła głuchota. Cenicie sobie bardzo wygłupy pani doktor Spurek, która pierdzieli o rzekomych gwałtach na krowach albo o ponurym losie ryb. A was nie stać na to, by przyłożyć do tych bredni odrobinę logiki. Bo wtedy okazałoby się, że z pani Spurek taki doktor jak z Koli do Petrąba. Wielbicie pana Biedronia, który wołał miłość, a sam leje swoją własną mamę.
To ten sam Biedroń, który w Unii Europejskiej gada tylko o tym, jak bardzo nie znosi swojego kraju rodzinnego. Oklaskujecie pani ją poseł Yahire. A nie zauważycie, że jej poziom intelektualny jest niższy od waszego. Zachwycacie się Olgą Tokarczuk, która jest tak na dobrą sprawę plagiatorką i grafomanką. Próbuję wmówić wszystkim, że Polacy to banda morderców i ciemiężycieli. Pewnie dlatego chce na nas zrzucić mnóstwo muzułmanów. Wracając do was. Przeklinacie na kościół. Przeklinacie to, co obecność w kościele ze sobą niesie. Gardzicie wiarą. Sracie na tradycję. A ja wiem dlaczego. Dlatego, że kościół to trudny obowiązek. To życie w samodyscyplinie. To przejmowanie się losem innych ludzi. To odpowiedzialność. Czyli wszystko to, co macie serdecznie w dupie. Bo przeszkadza to wam w waszej wolności, w której zapominacie, że ona też ma swoje granice. Pieprzycie o potrzeby tolerancji, przy czym ta wasza tolerancja jest bardzo nietolerancyjna wobec wszystkiego tego, co nie jest zgodne z waszymi chorymi poglądami. Wyzywacie patriotów od nazistów, zapominając o tym, że ich tradycje to także wasi przodkowie, którzy za ten kraj umierali. Przykre to wszystko. Ja chcę wam powiedzieć, że to, co robicie, obróci się przeciwko wam. Bo wasze wygłupy prowadzą do powstania systemu, który zniewoli was samych. W tym systemie wasze dzieci będą mogły was pozabijać, bo opieka nad wami zaburzy ich wolność. Stanie się dla nich po prostu problemem. W tym systemie będziecie trzepać portkami ze strachu, bo przecież żadne z zasad moralnych nie będą istnieć. Walczycie o coś, czego skutków nie jesteście w stanie przewidzieć. A jeśli zastanawiacie się, dlaczego to mówię, to chcę wam tylko powiedzieć, że ja jestem tylko córką i siostrą. Mam obowiązki rodzinne. Jestem uczennicą. Więc mam obowiązki wobec mojego wykształcenia. Jestem katoliczką, więc mam jasne zasady moralne i obowiązek do obrony mojego kościoła. No i jestem Polką. Przez co mam polski obowiązek. A teraz żegnam. I dziwi mnie, moi drodzy, to, że dorośli tego nie rozumieją. A może rozumieją, wiecie, tylko że coś takiego jak na przykład pieniądz przysłania im to rozumienie. Dlatego, że, moi drodzy, no, powiem wam tak, kobieta to jest jednak podstawa w domu. Naprawdę. I to nie o to chodzi, że ja chcę kobietę ograniczyć do roli kury domowej, żeby tylko po prostu zamiatała, sprzątała, gotowała, prała i tak dalej. Nie. Kobieta to jest taka podstawa moralna domu. Zawsze, nie wiem, czy pamiętacie, ale tam babcie, tam mamusie, nie, to wszystko uczyło się żegnać dzieci, prawda, uczyło modlitwy i tak dalej. No to się tak jakoś rzadziej, prawda? I kobiety też właśnie mówiły, jak się zachować, jak się nie wolno zachowywać i tak dalej. Cała ta taka nauka tej moralności właśnie pochodziła od kobiet. I pochodzi do dzisiaj od kobiet, prawda? Tych prawdziwych. Bo mamy jeszcze coś takiego, jak to, co strajkuje na ulicach. I teraz ja mówię celowo to, a nie ktoś. Dlatego, że prawdziwa kobieta nie będzie popierała zabijania dzieci. Prawdziwa kobieta nie będzie popierała demoralizacji. Prawdziwa kobieta, obojętnie bogata, biedna, wykształcona, niewykształcona, nie będzie popierała zła jako takiego.
nie będzie stała po tej ciemnej stronie mocy. Tymczasem tutaj widzimy, że przy pomocy manipulacji, pieniędzy również, bo przecież jest taka u nich zasada, że 300 zł dostają jak przyjdą, a 600 jak się złapią na kamerę, jeszcze najlepiej jak kogoś pobiją albo od kogoś w łeb dostaną, mówiąc brzydko, tak? Prawdziwa kobieta nie będzie atakowała wartości moralnych, czyli na przykład nie przyjdzie do kościoła z nożem i nie będzie chciała zabijać wierzących. Tak jak to miało miejsce chyba w Warszawie, prawda? Taka przyszła pani i zaczęła wyzywać, przerywać mszę świętą, ludzi ją wyprowadzili, to z nożem się na nich rzuciła. No takich kobiet my nie chcemy, prawda? To nie są kobiety, to są wyroby kobietopodobne. To znaczy wyrób kobietopodobny, to znaczy, że ma fizycznie to samo co kobieta, ale nie zachowuje się jak kobieta. Jest po prostu wyrobem kobietopodobnym. I naprawdę społeczeństwo takich nie potrzebuje. Te panie, które myślą, że one po prostu wojują o jakąś wolność, takie Lemparty, Scheuring-Wielgusy i tam inne, one się bardzo mylą, bo one wojują o swoją później przegraną. Dlaczego? Dlatego, że jak za 20 lat, kiedy już one będą miały tam 70 z hakiem, to taki lekarz wychowany na tych ich głupotach, które one dzisiaj promują jako postępowe i tak dalej, to powie tak, a jakaś Scheuring-Wielgus? Ile? 75? Zastrzyk, pach i do piachu. Ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Eutanazja. I znowu się powie, a jak tego, a jak tego, a jak tego. Bo zdrowy chodzi i może sam podejść pod schody. A jak nie będzie zdrowy? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każda porządna, szanująca się kobieta nigdy nie będzie stała po stronie zła, po stronie niesprawiedliwości. Pamiętacie, kiedyś było się nawet coś takiego, takie powiedzenie było, że kobiety łagodzą obyczaje. Jak dama wchodziła, to dama automatycznie powodowała to, że kłótnia się kończyła. Tak? Dama. Czy tam na tych protestach są jakieś damy? Damy, które mówią wypier papier? Damy, które pomagają faszystom obalić normalny porządek moralny w kraju? Bo ta Polska katolicka zawadza tym ateistycznym gremiom, bo tylko dzięki temu, że ta Polska katolicka jeszcze jest, że ta wiara w tych Polakach się tli, tylko dzięki temu nie mogą przeprowadzić skutecznie tej swojej rewolucji. Rewolucji moralnej, rewolucji seksualnej, rewolucji każdej. Bo ta wierząca Polska ciągle odnawia ten Kościół. A to daje papieża, a to daje biskupów dobrej jakości. Może nie wszystkich, ale jednak większość, prawda? A to jeszcze ci nasi księża są na w miarę wysokim poziomie moralnym, prawda? Mamy też jeszcze jakieś poczucie moralności my, jako osoby świeckie. I to przeszkadza tym gremiom ateistycznym, bo gdyby nie to, to oni już by taką Francję to już zjedli, ale Włochy i inne państwa, Hiszpanii, już po Hiszpanii nie ma. Już są w kościołach pustki. Została Polska, zostały Węgry, została jeszcze w miarę Litwa. I właściwie chyba tyle, bo w Czechach też już pustki. I myślą, że jak tą Polskę złamią, albo finansowo, albo protestami, to, że wygrają, nie złamią nas. To, co powiedziałem, lewary kochane, nie wygracie. Już przegraliście. I proszę Państwa, oni myślą, że łamiąc Polskę, nie będą mieli żadnych już przeszkód. Mylą się. Polski nie złamią, Polaków nie złamią. Mogą trochę skłócić, ale nie złamią. Bo zobaczcie, co się dzieje już z tymi głupimi protestami. Na początku hura, hura, bunt, bunt, po 300, po 500, to idziemy, no kla, 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 kla. I co okazało? Że nagle Polacy zmądrzeli, bo okazało się, tak, weźmiesz te 300, weźmiesz te 600, jak się zapisz na kamerę w TVN-ie. Ale potem masz COVID-a. I być albo nie być, rosyjska ruletka.
prawda? I nagle u niektórych, oho, włączyło się myślenie, instynkt zachowawczy zadziałał i tak, aha, dobra, dostanę te 300 albo 6, a potem COVID i piach. Nie, to nie, to w dupie, za przeproszeniem, to nie. Rozumiecie Państwo? Na poziomie podstawowym zaczęło się uruchamiać myślenie. Ale teraz właśnie jeszcze czas, żeby uruchomiło się myślenie na poziomie zaawansowanym. To znaczy, że te wszystkie głupoty, które oni chcą zrobić, nie służą niczemu innemu, jak stworzeniu wspólnego państwa europejskiego. Potem Euroazji, a potem ogólnego państwa światowego. Głupoty gadam? Poczytajcie Krajskiego, poczytajcie Sumlińskiego i innych. Jest całe mnóstwo artykułów na ten temat. Kiedyś nawet Jerzy Buzek, kiedy jeszcze był premierem, mówi tak do pani Gozdyry chyba w Polsacie, że wie pani, dlaczego jest taki kryzys w Europie? Bo rząd światowy jest jeszcze za słaby. Tak. To Buzek powiedział, znacie, to w sieci jest. Rozumiecie Państwo? I naprawdę, brońmy naszego kraju. Nie pozwólmy, żeby naszą ojczyzną zawładnęli ateiści pod symbolami faszystowskimi. Naprawdę. I proszę Państwa, ja Wam powiem jedną rzecz. Widzę naiwność niektórych. Naprawdę, to jest chyba już całkowite owładnięcie przez pieniądze. Bo jedna ze znanych radomskich restauratorek, prawda, wywiesiła na Facebooku taki plakat, na którym tam namawiała do tego strajku i tak dalej. No i ja napisałem, że to jest, no chyba do tej pory to ona mnie uważała za ekstremę, no a tymczasem widzę, że tę ekstremę pobiła do potęgiętej. Uważałem je za ekstremę, bo ja jestem przecież, jak wiecie, za obroną życia. No i się nagle chór piewców, obrońców tej pani odezwał i zaczęli, że a, ty jesteś dziennikarzem od Rydzyka. No, powiem, że bardzo dumny jestem z tego, że byłem dziennikarzem u ojca Tadeusza, dlatego, że mam dobry warsztat, pracowałem na nowoczesnym sprzęcie w dobrej atmosferze. Troszkę mało płacili, ale generalnie atmosfera pracy była fantastyczna. Więc życzę każdemu takiej atmosfery pracy jak u ojca Tadeusza. Tymczasem, prawda, towarzystwo inne, takiej już atmosfery pracy nie ma. Mało tego. Zobaczcie, jak bardzo te osoby są oderwane od rzeczywistości. Większość kobiet, większość w ogóle Polaków pracuje w różnych miejscach, w marketach, ale jest bardzo ciężko, w marketach, nie wiem, czy sprząta na przykład w jakichś firmach sprzątających, czy w innych. Mówię nie większość, ale spora część, prawda? Spora część, zwłaszcza z takich kobiet, które one chcą namówić do aborcji na przykład. No i mówią tak, nie chodźmy do pracy, nie idźcie do roboty. Tylko, że one nie mają świadomości tego, że jak taka kobieta nie pójdzie do roboty, to ją od razu wywalą. I jestem przekonany, że te panie, jak tą kobietę wywalą, nawet słowem się za nią nie upomną. Słowem najmniejszym. Tylko będzie, że no tak, ale my nie możemy, my nie tego. Więc moje kochane dziewczyny, nie dajcie się im ogłupić, bo one, jak tylko wpadniecie w tarapaty, odwrócą się do was plecami. Nawet was nie obronią jednym słowem. Nawet marnego słowa, złotówki nie dostaniecie od nich. One po prostu wypną się na was swoimi tłustymi tyłkami. Rozumiecie? Nie o to chodzi, że żebyście nie protestowali. Protestujcie. Ale właśnie przy pomocy kartki wyborczej, przy pomocy kampanii wyborczej, niech ta opozycja jakoś błyśnie, niech pokaże jakieś pomysły, na przykład, no nie wiem, chociażby likwidację ZUS-u, albo jak nie likwidację, to może jakiś inny pomysł, prawda, na emerytury, żeby było taniej, żeby było lepiej. Żadna z tych fantastycznych kobitek waszych, opozycjonistek, w cudzysłowie fantastycznych oczywiście, nie powie wam złego słowa, że jesteście za bardzo okradane przez ZUS z waszych pensji. Tylko chodzą, gadają coś o jakichś śmieciówkach i tak dalej. Nie, moi drodzy, w tej chwili śmieciówki to jest jedyne słuszne rozwiązanie.
konkretnie umowa o dzieło. Wiecie dlaczego? To wam powiem dlaczego. Bo 1904 zł jest potrącane z waszej pensji, czy się stoi, czy się leży, na umowę o pracę. 1904 zł. Ale te geniuszki, które bronią waszej macicy, już wam o tym nie powiedzą. Tylko domagają się różnych głupot, różnych, nawet nie chcę powtarzać tego, co one mówią. Ale o tym wam nie powiedzą, prawda? Że za free musicie oddać 1904 zł co miesiąc, czy się stoi, czy się leży. Rozumiecie? Nie mówią wam tego. A no właśnie. A powinny. Chodźmy kobiety, strajkujemy, narażamy się, prawda? Bo nas okradają z połowy naszej pensji, konkretnie z 67%. Narażamy się, no ryzykujemy życie, zdrowie, żeby po prostu na przykład zdjąć ZUS z pensji. Na przykład. Jeden z możliwych pomysłów. Nie. One tego wam nie mówią. One o macicach, o jakichś innych pierdołach. Prawda? A wiecie dlaczego? Bo one nie mają o tym zielonego pojęcia. To są tępe kołki, które nic o życiu nie wiedzą, w życiu nie splamiły się ciężką pracą, nawet jeżeli założyły, tak jak Lempart, własną firmę, to ciągle kradną i oszukują, a więc uczciwie nie pracują jako bizneswoman, tylko kradną i myślą, że trafiły na takie same wariatki jak one, albo gorsze, i że jak pelikany to wszystko łykniecie, dziewczyny. Nie dajcie się. Nie dajcie się oszukać. To, co ta 17-latka mówiła, to jest po prostu prawda. A poza tym, no cóż, czasem lepiej biedniej, ale spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, jestem uczciwym człowiekiem, nikogo nie skrzywdziłam, a nie po prostu łgać. I przede wszystkim zobaczcie, kogo one sobie wzięły do współpracy na poparcie. Boniego. Człowieka, który zdradzał swoją żonę przez kilka lat, a więc oszukiwał ją, a więc traktował ją jak szmatę. Prawda? Ale jest politykiem Platformy. A więc myślą, że tam z Europy cokolwiek skapnie. Kogo sobie wzięły drugiego? Durczoka! Który jak pracował w TVN-ie, to tam połowę TVN-u molestował. Ale wiadomo, popiera Platformę. Pieniądze z niego będą, nie? Nie dajcie się nabrać. Nie dajcie się nabrać, bo to wszystko jest... To jest po prostu jedno wielkie, mega oszustwo. Więc, moi drodzy, po pierwsze musimy się dużo więcej modlić za naszą ojczyznę. Musimy uświadamiać nasze dzieci i młodzież, rozmawiać z nimi. Ja ostatnio też wziąłem właśnie... Rozmawiałem z moją córką chyba ze 2 godziny na ten temat. Często musicie rozmawiać z nimi, tłumaczyć, dlaczego to postępowanie jest złe. Dlaczego tak trzeba zrobić? Dlaczego tak nie można? Prawda? I przede wszystkim, słuchajcie, zgłaszajcie takie na przykład lewackie kanały, które tam szerzą to i owo jako szkodliwe moralnie. Wykorzystujcie to, że jest taka możliwość. Jest taki przycisk zgłoszenia szkodliwego moralnie. Prawda? Skoro oni takie materiały jak mój na przykład zgłaszają na YouTube jako wyraz terroryzmu, no to dlaczego nie zgłosić takiego lewara, takiej Shoiring Wielgus czy jakiejś innej pani Jahiry jako materiał szkodliwy. A rzeczywiście szkodliwy, bo ona na przykład namawiała do zabijania czy do zabicia Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc rozumiecie, moi drodzy, nie bójmy się tych lewaków, tylko po prostu pokażmy. Tak jak pokazali kibice z Radomia, czy pokazali kibice z Poznania, czy z innych miejsc polskich, właśnie, że nas jest więcej i z nami się trzeba liczyć. A póki co zachęcam was do wspierania oczywiście naszej telewizji, naszego projektu Alpha One. Na końcu będziecie mieli numer konta do wsparcia. No i oczywiście zapraszam was do oglądania następnego felietonu. I nie dajcie się, trzymajcie się.